Witajcie kochani, tu Adrianna. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku kampanii edukacyjnej marki Bioderma Trądzik wymaga czasu. W poprzednim filmiku mówiłam Wam o trądziku, o tym jak to się u mnie zaczęło, a dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o kuracji, jaką zaproponował mi dermatolog, o jej efektach, ale także o jej niepożądanych skutkach oraz jak tych niepożądanych działań unikać, więc jeżeli filmik Wam się spodoba, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, a my zaczynamy! Za każdym razem, a było ich dwa, kiedy szłam do dermatologa i rozpoczynałam kurację walczącą z moim trądzikiem, to pojawiały się skutki uboczne. Za pierwszym razem, kiedy trądzik zaczął się u mnie na dekolcie, dostałam maść, nie stosowałam żadnej kuracji doustnej, ale mimo tego, że nie brałam żadnych tabletek, mimo tego, że dostałam tylko jedną maść, to i tak wystąpiły skutki uboczne w postaci bardzo dużego podrażnienia, swędzenia, czerwonej i łuszczącej się skóry. Wiecie, ja jako nastolatka byłam przeszczęśliwa, bo widziałam, że ten trądzik znika, pojawia się coraz mniej niedoskonałości, ale jednocześnie z dnia na dzień, to po prostu stało się z dnia na dzień, z godziny na godzinę, pojawiła się suchość, pojawiło się łuszczenie, zaczerwienienie, skóra już po prostu była zmęczona. Moja maść była bardzo silna, dlatego że trądzik był już w zaawansowanym stadium. Do tego pamiętam taki dzień w gimnazjum, że moja skóra stała się tak czerwona, tak swędząca, byłam tak podirytowana, wszystko było po prostu czerwone, rozognione, że moja wychowawczyni zadzwoniła do rodziców i powiedziała, że mogą po mnie przyjechać, żeby zawieźć mnie do dermatologa, bo chyba coś stało mi się ze skórą na dekolcie. Później niestety trądzik wystąpił u mnie na twarzy i wiemy jak to jest, kiedy trądzik jest na plecach, na dekolcie, jeszcze idzie to jakoś ukryć, ale twarz to już jest sprawa problematyczna. I tu już było dużo ciężej, dlatego że została mi zapisana nie tylko kuracja zewnętrzna, czyli tam smarowanie się maściami i kremami, ale także kuracja doustna. A jak świetnie zdajecie sobie sprawę, kuracja maściami przeciwtrądzikowymi, jak i kuracja doustna, szczególnie kuracja izotroteiną, bardzo podrażnia naszą skórę. Moja skóra była bardzo poirytowana, swędząca, nieprzyjemna, zrezygnowałam nawet z nakładania makijażu na co dzień, dlatego że to nie miało sensu, ponieważ ten makijaż i tak się na tej skórze rolował, było to nieprzyjemne i stwierdziłam, nie, ja już się nie będę męczyła, dam tej skórze poddychać i pośpię sobie dłużej, nie będę robiła makijażu. Dzięki temu, że poszłam do dermatologa, wzięłam się za siebie, to pokonałam trądzik. Natomiast w tym momencie bardzo żałuję, że nie wiedziałam, nie miałam pojęcia o istnieniu dermokosmetyków marki Bioderma z serii Sebium. Na szczęście w tym momencie nie musicie już zmagać się z nieprzyjemnymi skutkami walki z trądzikiem, ponieważ odpowiednio dobrane dla Was dermokosmetyki wspomagają leczenie go. Dlatego, że na przykład mamy taki krem jak Sebium Hydra i jest to nawilżający krem do skóry problematycznej i jest to fantastyczne, bo jak już Wam mówiłam, bardzo często skóra trądzikowa i mieszana jest po prostu odwodniona. I ten krem jest dostosowany do nawilżenia skóry problematycznej. Nie dość, że długotrwale nawilża naszą skórę, jest dla niej delikatny, łagodzi podrażnienia, to do tego wspomaga walkę z niedoskonałościami. Ale jeżeli jesteście w trakcie walki z trądzikiem i Wasza skóra jest mocno poirytowana, czerwona, łuszczy się, to może warto zainteresować się Sebium Sensitive, czyli kremem, który nie dość, że wspomaga walkę z niedoskonałościami, to jeszcze do tego przynosi bardzo silne ukojenie naszej skórze. Natomiast jeżeli chcecie podtrzymać efekty kuracji przeciwtrądzikowej, to warto zainteresować się Sebium Global w wersji z pigmentem, ale także tej bez. I zobaczcie, to jest w ogóle fantastyczne. Mamy tutaj taką tubkę, otwieramy i tutaj znajduje się zielony korektor, idealny do zakrywania wszelkich zaczerwienień na naszej twarzy. Jest także lustereczko, a jak go rozkręcimy, to mamy podkład do cery problematycznej, który nie zapycha, pomaga walczyć z niedoskonałościami, ale także podtrzymuje efekty kuracji przeciwtrądzikowej. Namawiam Was do wejścia na stronę www.trądzikwymagaczasu.pl. Tam znajdziecie bardzo dużo informacji na temat trądziku. Ze strony www.trądzikwymagaczasu.pl możecie także pobrać formularz konkursowy. Wystarczy, że dacie go swojemu dermatologowi, on go wypełni, Wy wgracie ponownie na stronę i możecie wygrać krem Sebium Sensitive albo krem Sebium Hydra w zależności od tego, jaką kurację przechodzicie. Zapraszam Was także na kanał To Właśnie w Skórze, żeby dowiedzieć się, co jeszcze warto zrobić, żeby pomóc swojej skórze w walce z trądzikiem oraz poznać najpopularniejsze mity. Tak jak Wam mówiłam, czekajcie także na film, w którym spotkam się z dermatologiem, więc koniecznie zadawajcie pytania pod tym filmem, żebym mogła mu zadać zarówno swoje, jak i Wasze pytania. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, a ja już się z Wami żegnam. Pa, pa! Do zobaczenia!